Katolicki kanał internetowy dla dzieci Nie Bajki prezentuje Katechizm Maryjny. Część druga. Okres od zwiastowania do wniebowzięcia. Co wydarzyło się przy ofiarowaniu Jezusa w świątyni i oczyszczeniu Matki Najświętszej? Przy ofiarowaniu Jezusa w świątyni i oczyszczeniu Matki Najświętszej miała miejsce słynna przepowiednia świętobliwego starego Symeona, który pod nadprzyrodzonym natchnieniem powiedział, zwracając się do Najświętszej Panny: oto ten przeznaczony jest na powstanie wielu w Izraelu, na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a duszę Twoją przeniknie miecz. W tych słowach zawarta była zapowiedź bolesnej męki Syna i nie mniej bolesnego uczestnictwa Matki w tej męce.